I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated, oh. Jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, I believe it. Oh, the past is everything we were. Don't make us who we are. So I'll dream until I make it real, and all I see is stars. It's not until you fall that you fly. When your dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. We will go in the dark, turning dust to gold, and we'll dream impossible. Possible. Cześć, mam na imię Ania i razem ze Sławkiem mieszkam w Anglii, tu gdzie się poznaliśmy i gdzie na świat przyszła nasza córeczka Natalka. Mieszkamy w przepięknym miejscu w hrabstwie Dorset na samym południu Anglii. Mamy tutaj blisko morze, plaże i klify, także w naszych filmikach zobaczycie na pewno wiele pięknych miejsc. Ale przede wszystkim chcielibyśmy Wam pokazać naszą codzienność. Jeżeli macie ochotę nas lepiej poznać, to serdecznie Was zapraszamy. Zapraszamy? W moim pierwszym vlogmasie i pierwszym w ogóle filmiku na moim kanale. Dzisiaj jest 6 grudnia, Mikołajki, idealny dzień, żeby zacząć nagrywanie, tym bardziej, że dostałam od mojego kochanego Mikołaja statyw do telefonu, także będzie mi dużo prościej teraz nagrywać. Do tej pory nagrywałam już filmiki, ale jeszcze się nie odważyłam, żeby je wrzucić na YouTube'a, także trzymajcie kciuki, żeby ten filmik się pojawił. W planie dzisiaj mam generalne sprzątanie kuchni, już takie przedświąteczne. Postanowiłam sobie w tym roku rozłożyć wszystko na raty i zacząć właśnie od kuchni, ale takie naprawdę generalne sprzątanie na błysk. Lodówka, wszystkie szafki, powyciągać z szafek wszystko, poczyścić je, powyrzucać stare, przeterminowane rzeczy, także zobaczymy, jak mi to pójdzie. Ale najpierw muszę się jeszcze zabrać za lukrowanie pierników. 2 tygodnie temu piekliśmy u moich rodziców pierniczki. No i została mi jeszcze garstka do polukrowania, także będzie przy tym bałagan, dlatego najpierw chcę to zrobić, a potem się zabrać za sprzątanie. W tle możecie słyszeć suszarkę, dlatego że Natalka śpi w drugim pokoju, a u nas no, suszarka to jest najskuteczniejszy usypiacz. Muszę sobie rozpuścić teraz cukier puder, żeby polukrować te pierniczki, o których Wam mówiłam. Jeszcze w międzyczasie sobie zrobię szybko kawkę pyszną, mam mega ochotę na kawę. I co? I do roboty!
jeszcze mam dzisiaj w planie dopakować prezenty. Już większość zapakowałam i w ogóle jestem w szoku, bo zazwyczaj robię to na ostatnią chwilę. Kupuję na ostatnią chwilę i pakuję na ostatnią chwilę. A w tym roku wyjątkowo początek grudnia, a ja już praktycznie mam wszystkie prezenty. Także fajnie, nie będę musiała się potem tym stresować. W ogóle kocham pakować prezenty i no powiem Wam szczerze, że dla mnie to jest zawsze super ekstra przyjemność, a tym bardziej jak wiem, że jeszcze jest trochę czasu do świąt i mogę na spokojnie, bez nerwów i wszystko sobie ślicznie popakować. Za tydzień idziemy po choinkę i będę mogła już sobie prezenty pod tą choinkę włożyć i już po prostu będzie cudnie. Chciałam Wam jeszcze pokazać, jaki przepiękny lampion dostaliśmy od moich rodziców na Mikołaja. Do środka włożyłam sobie lampki. Nie chcę wkładać świeczki, bo się boję, że pęknie. Także mam takie lampki na baterie tam wsadzone. Jeszcze zaraz zgaszę światło, żeby pokazać, jak to wygląda po ciemku. O, tak to się prezentuje. Kocham taki klimat. Przepięknie. Zimowo-świątecznie. Był Mikołaj? A co ty zostawił? A ty w takim bucie? W takim małym buciku? A tu, zobacz.